Witajcie w naszej serii Angielskie idiomy i powiedzenia. Dziś przyjrzymy się ciekawemu zwrotowi There will be jam tomorrow, czyli obiecanki, cacanki. Wywodzący się z po drugiej stronie lustra, autorstwa Lewis Carroll, ten zwrot symbolizuje obietnicę nie do spełnienia, bez pokrycia, w które tylko ktoś naiwny może wierzyć, bo nigdy nie nadejdą. Zobaczmy go w akcji. Wyobraź sobie, że twój przyjaciel mówi I will go on a diet tomorrow. Jutro zacznę dietę. Możesz odpowiedzieć Sure, there will be jam tomorrow. Jasne, obiecanki cacanki, wyrażając sceptycyzm. Często zwrot ten używany jest humorystycznie, gdy ktoś często odkłada obietnicę, na przykład Tomorrow I will tidy my room. Jutro posprzątam mój pokój. Możesz odpowiedzieć Oh yes, there will be jam tomorrow. Won't there? No tak, obiecanki cacanki. Co nie? To wszystko o There Will Be Jam Tomorrow. Dołączcie do nas następnym razem, aby poznać więcej fascynujących angielskich powiedzeń.